dzieciaki uczestniczą w grach i zabawach, zadajemy im pytania, edukujemy na temat spożycia warzyw i owoców, w jakiej formie mogą one przemycać sobie te warzywa i owoce w codziennej diecie. Zazwyczaj osoby dorosłe spożywają warzywa i owoce, tak w dzieciństwie również miały taki przykład od rodziców i były edukowane w tym zakresie. Warto zwrócić uwagę na to, żeby dzieciaki były od najmłodszych lat edukowane w zakresie spożycia warzyw i owoców. Powinny wiedzieć, jak bardzo zdrowe są, dlaczego powinny je spożywać. Powinny dbać o to, aby ich talerze były jak najbardziej kolorowe. Możemy wycinać różne wzorki, komponować różne potrawy na talerzu wraz z dzieciakami, tak aby one były zafascynowane tymi i chętnie uczestniczyły w takich zabawach razem z nami, bo to procentuje na przyszłość. Ja mam taki patent, że z dzieciakami układam na talerzu różnego rodzaju buźki, minki, przedmioty, kształty, które lubią i w ten sposób zapamiętują, że może ta przyjemność wiązać się właśnie z jedzeniem warzyw i owoców. Sok z buraka i sok pomidorowy to fajne przekąski dla młodych sportowców. Zawierają dużo składników mineralnych, które wspomagają pracę ich mięśni oraz układu krążenia. Drodzy rodzice, dbajcie o to, aby u dzieciaków na talerzach od samego początku ich życia pojawiały się warzywa i owoce. Dbajcie o to, aby były w jak najbardziej różnorodnej formie, jak najbardziej kolorowe, ponieważ to tu zaczyna się ich przyszłe zdrowie. Razem damy radę.